Witajcie ogrodnicy, to znowu my, sobotą na działce w połowie tygodnia i dzisiaj przy różach patrzymy sobie, robimy taki przegląd, co tu z nimi można zrobić, jak się prezentują, zobaczcie, szukamy tak, czy jakieś szkodniki nie atakują naszych różyczek i po prostu czy już one przekwitają. Jak przekwitają, to po prostu nie pozwalamy, aby te przekwitłe kwiatostany wisiały, bo po prostu one zawiązują nasiona. A jak róża zawiąże nasiona, to znaczy, że ona już będzie wtedy mniej kwitła. A jak pozbawiamy ją tych właśnie przekwitłych kwiatostanów, to róża będzie kwitła non stop, tak? Ma sygnał, że nie ma wykształconych nasion i te kwitnienie będzie cały czas. Gdyby już te wszystkie, na przykład z takiego pędu, tak? Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery różyczki. Wszystkie już przekwitły, możemy przyciąć krócej, tak? Wtedy ładnie nam się jeszcze rozkrzewi ten pęd, ale ponieważ to jest sytuacja, że będą kwitły, przecież nie będę usuwał pięknych róż, bo po prostu byłoby to przestępstwo, ale usuwamy tylko te przekwitłe kwiatostany. Patrzymy sobie tutaj, no różyczka będzie jeszcze fajna, tylko te, które przekwitły, zobaczcie, raz, że to wygląda brzydko, po co nam takie coś, śmieci to wszystko, tak? A po drugie, no po prostu nam nie zależy teraz na nasionach, tylko zależy nam na pięknych różach. O. Także tak to wygląda, moi drodzy. Szukamy, czy na młodych tutaj przyrostach nie mam mszyc. Jeżeli są mszyce, to już macie na filmiku, tu coś się pojawia, ja to mówię. Mamy ich tak mało, że ręcznie sobie daje radę. A gdybyście mieli inwazję, no to prawda trzeba po prostu zastosować jakiś preparat, najlepiej Mospilan. Najskuteczniej działa, najszybciej. Lub jakieś sposoby domowe, jeżeli macie, to również możecie sobie zastosować, tak. Ale mówię to i tak, o tu jakiś chrząszcz jest. Dobra, tu jeszcze tak jest, coś do wycięcia. Szukacie szkodników, co może być szkodnikiem takim? Teraz ogrodnica niszczy listka, myślę, że to jest najbardziej groźny taki chrząszcz. On teraz chodzi po malinach właśnie, po truskawkach, po jabłoniach, ale szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o ozdobne rośliny, to upodobał sobie róże. Ja tu może poszukam, jeszcze zobaczę, może gdzieś znajdę. One często chowają się właśnie w rozkwitłych kwiatach. Ale to, co wczoraj im pokazywałeś, tak? Tak, robią niezłe spustoszenie. O, widzicie? Siedzi sobie. O. Taka ogrodnica niszczy listka. Pokażę wam bliżej, jak to wygląda. Bo może często widzicie, ale nie wiecie, kto się nazywa. Zobaczcie, to jest fruwający owad. I na malinach tego też jest pełno. Robią dziury w liściach. O. Dobra, ucieka, więc zabijamy szybciutko. Na szczęście nie mamy ich teraz inwazji, ale potrafi być taka sytuacja, że naleci ich po prostu chmara. I wtedy to też chyba mam Mospilan, tak? Lub Pedrakol, taki preparat jest naturalny, więc trzeba stosować to szybko. Oczywiście teraz nie tylko róże, zobaczcie, przekwitły nam wiciokrzewy tak samo, tak? I to może już niżej, tu wiciokrzew jest raz, że przekwitły, a dwa, że ma też jakieś tam zaczątki mszycy, więc troszkę zostawiamy, ale o tak troszkę dalej przytnijcie. Nawet jak macie taki pęd, to nieśmiało, nie bójcie się, tak? Zostawcie o tak. On się ładnie potem wam rozkrzewie. Chcecie zrobić sobie sadzonki? Teraz jest świetny okres na zrobienie sadzonek. Zobaczcie, mniej więcej tak to wygląda, tak. Te liście obcinacie, tutaj troszkę możecie naciąć i jakaś dobra ziemia, doniczka, wsadzacie głęboko, mniej więcej do tej wysokości i za myślę jakieś 2-3 tygodnie macie gotową sadzonkę, już wiciokrzewiu. Nam nie potrzeba, więc my się tego pozbywamy. Ale teraz skracamy. Pamiętajcie, że te rośliny, które teraz kwitną, przycinamy właśnie po kwitnięciu. Taka jest zasada, tak? A jeżeli tutaj będą, które kwitły późnym latem, to tniecie wczesną wiosną. Także kierujcie się tą zasadą i teraz przycinajcie, żeby to ładnie wyglądało. Tak samo jak macie groszki pachnące, to zdobne, to wycinajcie do bukietów, bo też tutaj nie chcemy na razie w nasiona ich. Dokładnie tak. Także wszystko, co już przekwita, wycinajcie po prostu. Co już bardzo przekwitło, jak wiciokrzewie, to mocniej przytnijcie. Na pewno się do zimy to odbuduje, zagęści ładnie. Jak to się mówi, nie. Niecięte rośliny wyglądają coraz brzydziej. Po prostu brak pielęgnacji ze strony człowieka obraca się przeciwko tym roślinom. Kiepski ogrodnik, jak powie, że o fajnie rośnie, to zostawiam. Tak nie ma nie być. Tu Biedronki walczył z tymi mszycami, więc troszkę jedzonka im zostawię. O zobaczcie, ładnie Biedroneczka pracuje. Ale tutaj na wiciokrzewiach często właśnie są mszyce. Upodobały sobie właśnie akurat wiciokrzewie. Może larwę Biedronki gdzie znajdziesz, to byśmy pokazali, bo... No i dużo znalazł, osób, tak, ale widzicie, że ta... Dużo osób widzi takie paskudne robale, strasznie wyglądające, się boi zabija, i zabija czy coś, a to są zobaczcie, larwy Biedronki. Ładnie. Pokaż może jak ładnie, jaśmi teraz kwitnie. No, tak ślicznie pachnie, jak guma balonowa, mam taką fajną odmianę. Tak.
jest dużo odmian jaśminów. Tak, tak, to nie jest tylko takie jedno odmiana. Tak, no i to tyle, moi drodzy, kończę już filmik, żeby znowu nie przedłużać, bo potem te filmiki są, piszecie za długie. Także przycinajcie roślinki, zabijajcie, pozbywajcie się szkodników, róbcie takie właśnie przeglądy i róże Wam się odwdzięczą. Cały czas możecie dawać oczywiście nawożenia organiczne, najlepsze właśnie będą nawozy organiczne, nie te sztuczne, róże najlepiej na nie reagują. Podlewajcie. A jak gnojówki, to potas, fosfor, żeby było więcej, czyli żywokost, tak, banan. Tak, tak, dokładnie tak. No tyle, moi drodzy, wychodźcie do ogrodów. I to tyle, cześć. Cześć.